Zuzanna Dąbrowska w telewizji W Punkt. Dzisiaj na naszym celowniku będzie to, jak jest. A to, jak jest, o tym właśnie mają powiedzieć nam sondaże. Właściwie nie sondaże, tylko gość Marcin Duma, szef Ibrisu, jednej z, mówiąc kolokwialnie, sondażowni, która kształtuje nasze wyobrażenie o polityce pomiędzy wyborami. Dzień dobry. Dzień dobry. No my nie tyle kształtujemy to, co myślimy, to znaczy co Polacy myślą, a raczej odnotowujemy, jesteśmy takim notariuszem tych nastrojów i tego, co sądzą Polacy, bardziej niż ich kreatorem. Tak, ale dzięki temu powstają decyzje polityczne i wyborcze. Na pewno te decyzje polityczne powstają na podstawie sondaży, natomiast czy wyborcze, no to jest kwestia dyskusyjna, tak? To znaczy możemy sobie zastanawiać się i troszeczkę sobie udowadniać, czy sondaże wpływają, w jaki sposób wpływają i na ile one kształtują tę rzeczywistość. Ja będę trzymał się jednak mimo wszystko zdania, że obywatele mają swój rozum i no, oczywiście na sondaże być patrzą, ale one nie stanowią jakiegoś istotnego punktu dla podejmowania decyzji wyborczych. No ale w tej sytuacji, z którą mamy do czynienia obecnie, czyli kruchej większości politycznej Zjednoczonej Prawicy w parlamencie, sondaże i to, na co można liczyć w razie, gdyby wybory były przyspieszone, no, dla tej sytuacji mają wielkie znaczenie. I na pewno politycy skrzętnie czytają to, co ukazuje się w mediach oraz zamawiają własne sondaże, własne tak zwane fokusy, z których czerpią wiedzę o świecie, no nie tylko dlatego, że nie mają czasu, żeby pójść do spożywczaka, ale dlatego, że jest to wiedza usystematyzowana, jest ona narzędziem. To prawda. Rzeczywiście jest tak, że w polityce badania wykorzystuje się dosyć szeroko, no i one wyglądają oczywiście ciut inaczej niż to, co widzimy w mediach. Tak? W mediach widzimy taki próbek, sam czubek czubka góry lodowej, jeśli chodzi o badania, no to w jaki sposób się te badania robi do decyzji politycznych, no to są znacznie większe projekty. Większe projekty, mam na myśli, że to nie jest jedno, dwa, trzy pytania, tylko takich pytań w takim sondażu do określonego, nie wiem, programu czy jakiejś szerszej propozycji, takiej będącej, nie wiem, pewną wizją, programem wyborczym, potrafią mieć kilkadziesiąt pytań. Poza tym są obudowane właśnie tymi mitycznymi fokusami, czyli badaniami jakościowymi, gdzie nie tyle zadajemy tym respondentom konkretne pytania, ale raczej chcemy, żeby oni w takiej wypowiedzi dłuższej, swobodnej, opowiedzieli nam no, trochę więcej niż tylko i wyłącznie w takim sondażu, gdzie odpowiadają tak, nie, bądź nie wiem. Jakiś przykład takiego fokusu, czy możesz podać? To znaczy takiego ustawienia tego pytania, który daje szansę właśnie na taką otwartą odpowiedź, swobodną. No jeżeli nikt nie brał udziału w takim badaniu, to nie wie, na czym to polega. To prawda. Znaczy, tam w zasadzie mam dwa takie typy, dwa sposoby zadawania pytań, żeby się dowiedzieć, co respondent myśli. No z jednej strony, ponieważ jest to rozmowa swobodna, czyli to jest tak, że ona się toczy według określonego kwestionariusza. To raczej jest kwestia tego, że moderator, czyli taka osoba, która prowadzi ten wywiad, pyta: słuchajcie, a co sądzicie na przykład, nie wiem, o Polskim Ładzie, albo co sądzicie o Funduszu Odbudowy, albo co sądzicie o bieżącej sytuacji w Polsce? I tu pozwala swoim rozmówcom, tym respondentom, taki dosyć swobodny sposób opowiadać. On tę rozmowę potem moderuje, czyli na przykład nakierowuje na określone wątki, które w tych swobodnych wypowiedziach się pojawiły. Jeżeli mówimy na przykład właśnie o tym, posłuszmy się tym przykładem, a co słychać w Polsce? No i badani zaczynają opowiadać: oj, pandemia, oj, bo szczepienia, jakiś inny obszar i tych obszarów jest na przykład, nie wiem, 5 czy 6, to moderator wybiera jeden. Słuchajcie, mówiliście o tych szczepieniach, no to rozwińcie temat. Co was
co wam się podoba, co wam się nie podoba. I w ten sposób rozbudowujemy całą rozmowę. To nie jest oczywiście tak, że moderator płynie sobie dość swobodnie, bo on ma konkretne zadania postawione przed tym w takim badaniu, czyli ma się dowiedzieć, ma listę rzeczy, których musi się dowiedzieć w trakcie tej rozmowy. To, jak to zrobi, no to już jakby wynika z samego przebiegu rozmowy. Ale mówiłem o tym, że też jeszcze jest drugi rodzaj pytań. Są takie pytania, które nie do końca są to pytaniami, ale są to pewnymi technikami projekcyjnymi. To znaczy, pytając ludzi wprost, co myślisz, co czujesz, uzyskujemy w pewien sposób odpowiedź taką bardzo racjonalną. Tak? Ten człowiek mówi nam to, co myśli, ale żeby zobaczyć, co czuje, wykorzystujemy takie to coś, co się nazywa technikami projekcyjnymi. Co to znaczy? To znaczy, że zachęcamy naszych respondentów do wykonania pewnego rodzaju ćwiczenia. Na przykład porównaj jakiegoś polityka do, nie wiem, do zwierzęcia, albo porównaj go do, nie wiem, potrawy, albo zastanówmy się, jak wyobrażacie sobie dom danej osoby. W ten sposób oczywiście niespecjalnie interesuje nas to, w jaki sposób, znaczy jaką oni tą wizję zbudują, raczej interesuje nas, jak o tym opowiadają, żeby zobaczyć drugie dno, tak, to, czego oni nie potrafią albo nie umieją sami nam opowiedzieć. W ten sposób tworzymy i budujemy sobie taki obraz tej informacji opartej stricte na emocjach, która jest oczywiście dużo bardziej cenna, bo ona tak naprawdę pozwala poznać nam to, w jaki sposób ci ludzie myślą, w jaki sposób czują, w jaki sposób naprawdę odbierają dany problem. Jeżeli taką wiedzę pozyskamy, to na tej podstawie możemy zbudować plan działania, oddziaływania także na tych ludzi. A czy da się opowiedzieć o jakimś wydarzeniu? Przed nami są na przykład wybory w Rzeszowie. Czy da się na podstawie fokusów połączonych z sondażami i zapewne przekrojami socjologicznymi, czyli z podziałem na płeć, na wiek, na wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, z wszystkimi tymi informacjami o jakimś wydarzeniu, zanim ono nastąpi? Czyli gdybym cię dziś zapytała o wybory w Rzeszowie, o to, co się tam dzieje politycznie, to czy na podstawie pracy, którą wykonał IBRIS, mógłbyś sformułować taki akapit pewnej oceny generalnej? Pewien problem polega na tym, że... Znaczy problem i nie problem. Na podstawie tych badań, które my robiliśmy, dysponujemy pewną wiedzą, jeśli chodzi o wybory w Rzeszowie. Problem jest tylko taki, że pewnie nie o wszystkim mogę powiedzieć, bo to gdzieś jest praca, którą wykonaliśmy na rzecz tej kampanii, czy jednej z tych. Dlatego pytam o generalne uwagi. Pytam o generalne uwagi, żeby właśnie nie narażać się na ujawnianie informacji, tylko o, no, na podstawie konkretnych stwierdzeń buduje się pewną analizę makro. To prawda, to znaczy w takich wyborach jak w Rzeszowie kluczowy jest wizerunek kandydatów, no bo to jest głosowanie na osobę. Nie tylko i wyłącznie na firmę, która za nią stoi, tak? Czy markę, która za nią, brand, który za nią stoi, ale przede wszystkim na osobę, która uosabia pewne wartości, pewien wizerunek, do której jest nam bliżej bądź dalej. I muszę powiedzieć, że w Rzeszowie, jakby patrząc na to, w jaki sposób ta kampania się rozwija, w jaki sposób ludzie na nią reagują, to możemy powiedzieć, że wydarzyło się tam wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, Konrad Fiołek dokonał rzeczy dość dużej, a mianowicie, oczywiście będąc kandydatem całej opozycji, ale w pewien sposób podebrał wyborców, tych, którzy byli gotowi pójść za wskazaniem byłego prezydenta Tadeusza Ferenca, podebrał ich kandydatowi, no, niezależnemu, ale jednak Solidarnej Polski, tak, popieranemu przez Tadeusza Ferenca, i pozyskał ich, czyli w jakiś sposób pokazał i przyjął, czy przejął schedę po Tadeuszu Ferencu,
nawet pomimo braku jego poparcia. To bardzo ciekawe, w jaki sposób sobie z tym poradził. To są takie już szczegóły dosyć techniczne, to może w to nie będę wnikał, natomiast udało mu się to zrobić w bardzo fajny sposób. Kolejną ciekawą jakby postacią w tym wyścigu rzeszowskim jest Grzegorz Braun. Grzegorz Braun, który no, jako żywą postacią rzeszowską nie jest, a jednak wśród sporej grupy wyborców na tyle odróżnił się od pozostałych kandydatów, że oni zaczęli na niego patrzeć z dużym zainteresowaniem i istnieje bardzo duża szansa na to, że Grzegorz Braun osiągnie jeden z najlepszych wyników Konfederacji w tym mieście, które, dodajmy, jeśli spojrzymy na poprzednie cykle wyborcze, wcale złe nie były, bo notowania Konfederacji w Rzeszowie oscylują na poziomie 10%. Czy to znaczy, że takie radykalnie prawicowe głosy, z których znane jest Podkarpacie, przypadną właśnie w udziale kandydatowi Konfederacji, czyli on wykona plan, który chyba Konfederacja ma też na poziomie ogólnopolskim. On go wykona w Rzeszowie, zagospodarowując tych właśnie wyborców, którzy przecież do tej pory głosowali w różny sposób i spora część z nich kierowała się w stronę Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Znaczy, mam wrażenie, że patrząc na Rzeszów popełniamy pewien błąd. To znaczy patrząc na Rzeszów wydaje nam się, że patrzymy na Podkarpackie, a to nie jest do końca prawda. To znaczy biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Rzeszowie także wcześniej, to znaczy na przykład chociażby wyborów prezydenckich, tych ostatnich z zeszłego roku, to Rzeszów różni się od reszty Podkarpacia. Różni się dlatego, że wynik, który uzyskał Andrzej Duda w drugiej turze w Rzeszowie, to było niewiele ponad 50%. Czyli Rafał Trzaskowski w samym Rzeszowie przegrał niewiele, a w zasadzie, jeśli patrzymy na wynik ogólnopolski, to jego wynik w Rzeszowie był procentowo lepszy. To nie jest takie miasto, w którym ogólnie rzecz biorąc opozycja jest słaba, a poparcie dla rządu jest takie wszechogarniające. To jest takie miasto, takie miejsce na Podkarpaciu, które znacząco różni się pod względem preferencji wyborczych od reszty tego województwa. I o tym trzeba pamiętać. Jeżeli mówimy o samym Grzegorzu Braunie i o tym, jaki on może mieć plan, to na pewno jego planem jest uzyskanie najwyższego poparcia. Czy on posiada tam możliwość i zdolność do tego, żeby być, nie wiem, drugą postacią tych wyborów? No wydaje się w tej chwili, że nie. Nie dlatego, że w wyborach tych samorządowych Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie notuje w Rzeszowie dokładnie ten sam wynik. To jest 23-24% głosów. I zapewne tyle otrzyma kandydatka popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli pani wojewoda Leniart. Tutaj jakby nie ma specjalnych niespodzianek. A czy może wyrównać wyniki turze z Konradem Fiołkiem, który ma między 45 a 49 w różnych sondażach i w różnych metodologiach? Czy to jest taki dystans w drugiej turze nieprzekraczalny? Tak, wiesz, musimy zadać sobie pytanie, czy w ogóle będzie druga tura. Ja nie jestem przekonany, że to jest takie pewne. To znaczy, z jednej strony oczywiście mamy te badania ilościowe, które pokazują nam, że Konrad Fiołek balansuje na granicy tej pierwszej tury, czyli jest bardzo blisko tych 50%. Z drugiej strony gdzieś w badaniach jakościowych widzimy, że wyborcy, bardzo różni wyborcy, zastanawiają się nad tym, czy by jednak w pierwszej turze nie zrezygnować z kandydata, którego w tej chwili popierają i nie zagłosować na Konrada Fiołka. Mówimy między innymi o wyborcach Grzegorza Brauna na przykład, co by w jakiś sposób znalazło swoje odzwierciedlenie w strategii Konrada Fiołka, który widać bardzo mocno
o ten taki elektorat Grzegorza Brauna zabiega, chociażby mając świadomość, gdzie są słabości Grzegorza Brauna i te słabości atakując. Natomiast jeśli założymy, że ta druga tura rzeczywiście ma szansę się wydarzyć i się wydarzy i znajdzie się w niej kandydat, to mam nieodparte wrażenie, że nie jest ona w stanie zebrać potrzebnej liczby głosów, żeby pokonać Konrada Fiołka. A dzieje się tak dlatego, że wyborcy Konfederacji w swojej znaczącej większości nie zagłosują na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. I to jest puenta. Bardzo chętnie umówię się z tobą na następną rozmowę, kiedy już będzie po wyborach, po to, żeby zapytać, co te wybory powinny uświadomić liderom partii, krajowych partii politycznych w kontekście ewentualnych przyspieszonych wyborów, ale to już jest rozmowa na następny raz, a za dziś bardzo dziękuję. To był Marcin Duma, szef IBRIS-u, ekspert do spraw sondaży, a to znaczy, że ekspert do spraw rzeczywistości bieżącej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.